Rozdział trzeci Kiedy wychodzili z pałacu, słońce stało już wysoko na niebie i powietrze drżało od gorąca. Ross i Cecil dużo wcześniej wyruszyli do Doliny Kai, tak więc Skaber i Szklarka byli sami. Mam nadzieję, że będę pamiętał, w którym miejscu znajduje się wejście na drogę, powiedział Skaber. Podprowadził Szklarkę do charakterystycznego krzaka róży. To chyba tutaj. O, widzę! Wykrzyknęła uradowana. Co widzisz? No, tę drogę zerknęła na skabera i zmieszała się ujrzawszy jego minę. To znaczy, nie tylko samą drogę, ale tęczowe błyski na jej powierzchni. Skaber wytężał wzrok, ale widział tylko morze róż. Trzymanym w dłoni kijem wymacał wejście na wiadukt. Weź mnie pod rękę. Z tą laską będzie nam łatwiej, powiedział sucho. Szklarka kontemplowała przez chwilę rozległą panoramę ogrodu, a potem popatrzyła na męża. Skaber, powiedziała z naciskiem, niepotrzebny nam kij. Ja naprawdę widzę, jak biegnie ta droga. No dobrze, to dlaczego nie widział jej ani Cecil, ani Ross, ani ja? Nie wiem. Anella? Nella? No tak. Dlaczego akurat o nią pytasz? Nella poruszała się po tej drodze bardzo pewnie, w przeciwieństwie do nas. Popatrzyli sobie w oczy. Trzeba to wyjaśnić. Szklarka czubkiem sandałka stuknęła w chropowatą powierzchnię wiaduktu. Kiedy patrzę w dół, widzę tylko kwitnące krzewy i mam wrażenie, że stoję na idealnie przejrzystej szybie. Wystarczy jednak, że spojrzę przed siebie. Od razu dostrzegam ten połysk na powierzchni i światło rozszczepiające się na miniaturowe tęcze więc? Trzymając się za ręce, posuwali się w szybkim tempie. Męczący był jedynie nieznośny żar. Skabre miał już ubranie zupełnie mokre od potu. Spojrzał na kroczącą raźnie u jego boku szklarkę. Jak znosisz ten upał? Spytał. Jest rzeczywiście gorąco, odparła obojętnie, ale jakoś mnie to nie męczy. Chyba jestem zbyt przyjęta, żeby zwracać uwagę na upał. Skaber zaśmiał się z niedowierzaniem. Jak można nie zwracać uwagi na ten potworny, lejący się z nieba żar? On sam od dobrych kilkunastu minut marzył już tylko o tym, by znaleźć się w cieniu. Jego koszula nadawała się do wyrzymania. Nagle coś mu się przypomniało. Zmarszczył brwi. Szklarka zachowywała się jak Nella. Tak samo nie męczyło jej gorąco. Popatrzył na delikatny profil żony, na jej zgrabną sylwetkę i swobodne pewne ruchy. Poczuł ucisk w gardle. Czyżby miał ją stracić? Czyżby przywiózł ją tu tylko po to, by w ciągu kilku godzin stała się kimś obcym? Kimś takim jak Nella? Królową wyspy Nut? Teo. Ciemno szare oczy popatrzyła na niego ze smutkiem. Nie myśl, że tego nie widzę, powiedziała cicho. Ty ciężko dyszysz i co chwila ocierasz pot, a ja tuż obok idę sobie bez żadnego wysiłku. To nienormalne. Ty nienawidzisz tej wyspy, ja czuję, jakbym nareszcie odnalazła swoje miejsce. Nie potrafię wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. W jednej chwili jestem szczęśliwa, a w następnej zaczynam się bać. To wszystko oddala nas od siebie. Nie chcę cię stracić. Westchnęła z głębi serca i dodała: Muszę porozmawiać z Nellą. Dlaczego z Nellą? wybuchnął. Nie krzycz proszę, odsunęła się od niego. Wydaje mi się, że tylko ona może wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Wie i nie mówi, wyrzucił z goryczą. W milczeniu doszli do miejsca, gdzie droga zaczęła się obniżać. Panorama doliny Kai rozpościerała się przed nimi w całej okazałości. Szklarka chłonęła wzrokiem przepiękny widok. Podoba ci się, prawda? Przytaknęła bez słowa. Ten krajobraz był jak wyjęty z baśni, jaśniejąca barwami iluminacja ze starych manuskryptów, które przeglądała w Bibliotece Braci Uzdrowicieli. Które z tych domów są niezamieszkane? Spytała. Nie wiem. Nie poznaliśmy wielu mieszkańców Doliny, tylko Nelle i Sorbite. Renz i Rindą mieszkają dalej. To dziwne, nie chcieli was poznać, zobaczyć? Zaczynam podejrzewać, że to Nella zabroniła im spotykać się z nami. Szli ścieżynko wzdłuż potoku. Kolorowe domy lśniły jak klejnoty. Poza nimi nie widać było żywej duszy. Stanowiło to coś zupełnie nowego dla szklarki, która przez ostatnich kilka lat mieszkała w gwarnym portowym mieście. Tu jest tak zawsze? spytała, rozglądając się na wszystkie strony. Wydaje się, że tak. Przynajmniej gdy my tu jesteśmy. Chcesz teraz odwiedzić Nellę czy Sorbitę? A może wolisz poglądać domy i wybrać coś dla nas? Te ostatnią propozycję wysunął wbrew sobie. Nie chciał mieszkać w dolinie Kai. Chodźmy do Sorbity. Wiesz przecież, że mam coś dla niej. potrząsnęła trzymanym dłoni rulonem, który niosła przez całą drogę. Przeszli przez mostek i po chwili stali już przed różowym pałacykiem. Skaber zapukał w szklane drzwi. Witajcie. Sorbita obrzuciła szklarkę uważnym spojrzeniem. Zmieniłaś się od wczoraj. Szklarka wzruszyła ramionami, czerwieniąc się lekko. Weszli do środka, przyjmując bez zdziwienia obecność Rosa w falującym jedwabiami salonie. Zostali posadzeni na białych krzesłach. Sorbita postawiła przed nimi kryształowe szklanki z sokiem. Szklarka wyczuwała jakieś napięcie. Może przyszli w nieodpowiedniej chwili? Nikt się nie odzywał. To Sorbita z przerwała milczenie pochyliła się ku szlarce i odezwała się nabrzmiałym bólem głosem. Zazdroszczę ci, wiesz? Wyrwałaś się z rąk instruktorek, zanim wyrządziły ci krzywdę. Przypłynęłaś tu z mężem ze swoimi drobiazgami. Radośnie urządzisz się na wyspie i będziesz w spokoju wychowywać dzieci. Żadnej z nas nie było to dane. Instruktorki zabiły mi matkę, powiedziała spokojnie szklarka. Ale rozumiem cię. Nie rozumiesz, krzyknęła. Nie wiesz, jak to jest, kiedy ci zabierają dziecko, a ty nie możesz nic zrobić. Nie możesz się ruszyć. Odzyskamy je, odezwał się milczący dotąd Ros. Szklarka podała sorbicie zwinięty ciasno-rulon. Twoja córka ma na imię Odina. Oto jej pracę. Cała wojowniczość opuściła Sorbitę. Nieśmiało wyciągnęła rękę po prezent. Przez chwilę w milczeniu gładziła papier, a potem podeszła do stołu i zaczęła na nim układać kartka obok kartki, tętniące kolorami akwarelki. To dziecko jest genialne, wyszeptał Ross. Sorbita nie mówiła nic. Stała nieruchomo z rękoma opuszczonymi wzdłuż boków, a z jej oczu, kropla po kropli, spływały ciężkie łzy. Obróciła się w kierunku szklarki. Dziękuję ci. I wybacz, ja. Rozłożyła bezradnie ręce. Dwie kobiety patrzyły na siebie bez słowa. Szklarka wyciągnęła rękę i pogłaskała sorbitę po ramieniu. Nie wiedziała co powiedzieć. Nie miała do niej żalu o wcześniejszy wybuch. Rzeczywiście nie miała pojęcia, jak to jest, gdy traci się dziecko. Sorbita otarła łzy wierzchem dłoni. — Czy mo... — Orzesz mi o niej o... — Opowiedzieć? Poprosiła przerywanym głosem. Szklarka przywołała w pamięci tę krótką wizytę w pracowni Deleny. Starała się odtworzyć każdy najmniejszy szczegół dotyczący odtiny. Nie było tego wiele. Zorbita chłonęła każde słowo i co chwilę muskała dłonią rozłożone na stole arkusze. Jakie piękne akwarelki! Ale to chyba nie twoje dzieło, szklarko. Ty, jak słyszałam, specjalizujesz się w zdobieniu szkła i porcelany. O, wyglądasz dziś szczególnie. Nikt nie słyszał, kiedy Nella weszła do pokoju. Dopiero gdy się odezwała, zauważyli jej obecność. Czy to tutejszy zwyczaj, że wchodzi się do kogoś bez pukania? spytał Ross, unosząc brwi w wyrazie dezaprobaty. Jesteśmy jak rodzina, Clyde. Zaczynam rozumieć, dlaczego inni zamieszkali w pewnym oddaleniu od tej rodziny. Ross spojrzał znacząco na Skabera. Nella nie raczyła odpowiedzieć. Przyglądała się leżącym na stole szkicą. To prace mojej córki, powiedziała z dumą Sorbita. Nella zmarszczyła brwi. Jak to? Twojej córki, skąd ten pomysł? To ja je przywiozłam, powiedziała spokojnie szklarka. Poznałam od Tine, córkę Sorbity, podczas mojej ostatniej wizyty na Wyspie Sierot. Dała mi w prezencie te akwarelki. Jesteś pewna, że to jej dziecko? Rzuciła oschłym tonem staruszka. Tak, jestem pewna. Odpowiedziała, patrząc jej w oczy szklarka. Skaber uważnie przypatrywał się Nelly. Była wyraźnie niezadowolona, wręcz zaniepokojona. Nie wiedziała, co powiedzieć. Sorbita pieczołowicie składała zamalowane kartki. Takie rzeczy bardzo utrudniają akceptację życia na naszej wyspie. Odezwała się w końcu Nella i wszyscy, nawet ona sama, poczuli, że była to bardzo niezręczna uwaga. Sorbita łypnęła na nią gniewnie. Co tam akceptacja? Zamierzam odzyskać moją córkę. Ross obiecał, że po nią pojedzie. Za dziesięć lat, jak odtina osiągnie pełnoletność. Czy do tego czasu zamierza pan korzystać z naszej gościnności, panie Clay? Nella zmierzyła go wzrokiem. Myśli pan, że statek będzie czekał na pana przez te dziesięć lat? Bo jeśli nie, to nie ma pan czym wrócić. To nie pani sprawa, odparował zimno Ross. Mierzyli się wzrokiem. Nello, musisz wiedzieć. Sorbita podeszła do Klejta i wzięła go za rękę. No właśnie, wszedł jej w słowo roz. Chciałem się dowiedzieć, jakie tu macie procedury dotyczące uroczystości ślubnych, gdyż zamierzam w jak najkrótszym czasie pojąć tę piękną kobietę stojącą u mego boku za żonę. Nawet Sorbita wydawała się zaszokowana. Naprawdę chcesz? Oczywiście, że chcę. Inaczej po co bym tu wracał? Panie Clyde, to poważna sprawa. W głosie Nell brzmiał gniew. Jeżeli pan ożeni się z Sorbitą, to nie będzie pan mógł opuszczać wyspy kiedy się to tylko panu spodoba. O, a dlaczegoż to? Bo mógłby pan potem nie wrócić, a to jej złamie serce. Myślę, że Sorbita i Ros mogą decydować za siebie, wtrącił spokojnie skaper. Są przecież dorośli. Uczucia was zaślepiają, krzyknęła, tracąc resztki opanowania staruszka. Dlaczego ona tak się wścieka? zastanawiała się szklarka, patrząc na trzęsące się ręce Nelly i jej wykrzywioną gniewnie twarz. Nello, o co chodzi? spytała głosem, którego władcze brzmienie zaskoczyło wszystkich, łącznie z nią samą. Nie zrozumiesz tego, szklarko. Jesteś tu dopiero od kilkunastu godzin. Nie wiesz, jak tu się żyje. Nie wiesz, jak pozornie drobne incydenty mogą na długo zburzyć spokój mieszkańców wyspy. Nieszczęście jednej z nas przelewa się na pozostałych. Tak naprawdę to ty boisz się zmian, mówiła twardo szklarka, patrząc staruszce w oczy. Nie chcesz dopuścić, by stało się coś ważnego, bo to zagroziłoby twojej spokojnej egzystencji. Pozostali mieszkańcy wyspy mogą myśleć inaczej niż ty. Teraz są szczęśliwi, wymamrotała Nella, spuszczając wzrok. Czym można być szczęśliwym, będąc więźniem? Szklarka podeszła do okna, odsunęła zasłonę i, mrużąc oczy, popatrzyła na zalaną słońcem dolinę. Nawet luksusowe więzienie pozostaje więzieniem. Nie mają wyjścia. Nella zacisnęła pięści. Gdyby opuścili wyspę, musieliby umrzeć. Jestem pewna, że niedługo to się zmieni, powiedziała szklarka z przekonaniem, które zaskoczyło ją samą. Skąd wzięła się w niej ta pewność? Skaber nie poznawał swojej żony. Stała z rękami założonymi na piersiach, wyprostowana, z oczami błyszczącymi jak dwie gwiazdy. Miał wrażenie, że cała jej postać jaśnieje. Nella także przypatrywała się jej z uwagą, a potem spytała, kim ty naprawdę jesteś, szklarko? Już nie ciskała się w gniewie. Stała spokojnie, lekko przygarbiona, w skupieniu czekając na odpowiedź. Szklarka miała świadomość, że pozostali nie odrywają od niej wzroku. Co odpowiedzieć na to pytanie? Och, najprościej byłoby ujawnić swoje imię, ale... Wolała posłuchać przystrogi Irindy. Cisza się przedłużała. Lekki wiaterek wydoły zasłonę i poruszył wszystkie draperie, jakimi obwieszony był salon. Ja... Widziałam drogę. Wyszeptała w końcu pozornie, bez związku. Niewidzialny wiadukt nad polem róż? Upewnił się roz. – Skinęła głową. Nella opadła na stojące najbliżej krzesło. Zostałaś wybrana, powiedziała głucho. Wybrana? Dotychczas tylko ja kontaktowałam się z Corredo. Teraz będzie to twoim zadaniem. Szklarce przebiegł po plecach zimny dreszcz. Ale ja nie chcę. Wybrali ciebie. Nie masz się czego bać. Po prostu. Nella wzruszyła ramionami. Będziesz pilnowała, żeby wszystko odbywało się zgodnie z ich zaleceniami. Nic z tego. Szklarka tupnęła nogą. Nawet nie chcę ich widzieć. Zaczęła drżeć trochę ze strachu, a trochę z powodu innych, nie do końca sprecyzowanych emocji. Skaber przytulił ją mocno do siebie. Oparła głowę o jego ramię i odetchnęła głęboko. Nie po to uciekłam od instruktorek, żeby teraz spotykać się z ich pobratymcami. Wyjaśniła spokojnie. Oni są inni. Słaby uśmiech przemknął po wargach Nelly. – Jacy? – padło błyskawiczne pytanie ze strony Rossa. Staruszka nie dała się zaskoczyć. – Zobaczy ich sama, gdy nadejdzie odpowiedni czas. – Mam nadzieję, że nie nastąpi to zbyt szybko – mruknęła do siebie wciąż wtulona w skabera szklarka. Ross mierzył Nellę oskarżycielskim wzrokiem. – Nie mówiła nam pani, że widzi na powietrzną drogę – Staruszka rzuciła mu kose spojrzenie. A skąd ta pewność, że ją widzę? Niedany mi był ten przywilej, który spotkał szklarkę. Od samego początku, od pierwszego dnia na wyspie, moje stopy same wiedziały dokąd iść. Bezbłędnie wyczuwały każdy niewidzialny trakt. No i nie odczuwałam zmęczenia upałem. Czułam, że rozpiera mnie jakaś siła. I wtedy powiedziano mi to, co ja dziś powiedziałam tobie, szklarko. Że zostałam wybrana. Wobec tego proszę o wybaczenie, Ross skłonił głowę. Jeśli pani pozwoli, wrócę do tematu mojego ślubu. Proponuję urządzić go jak najszybciej, zanim wmieszają się w to obcy, powiedział ostrzegawczo Skaber. No to może dziś? rzucił niefrasobliwie Ross. Chciałbym jednak, żeby na naszej uroczystości zgromadzili się wszyscy mieszkańcy wyspy. To przecież pierwszy ślub tutaj. A poza tym będzie okazja, żeby nareszcie ich zobaczyć. Sorbita wpatrywała się w niego szeroko otwartymi oczami. Ty chyba oszalałeś. Wcale nie. Tylko cię kocham i nie chcę, żeby ktoś pokrzyżował nam plany. Czy da się zaprosić na dzisiaj wszystkich tubylców? Wespa nie jest chyba bardzo duża. To dałoby się zrobić, powiedziała z wahaniem Sorbita, ale trzeba by użyć. – spojrzała niepewnie na Nellę. Ross zniecierpliwiony uniosł oczy ku górze. – Znowu tajemnice – westchnął. – Mamy system wzywający w nagłych wypadkach – pospieszyła z wyjaśnieniem Sorbita. – Można go użyć, gdy zaistnieją jakieś ważne powody. – Nasz ślub jest bardzo ważnym powodem – powiedział stanowczo Ross. – Nello, czy możemy? Nella nie jest gubernatorem wyspy, zabrzmiał twardy głos Skabera. Szklarka popatrzyła na staruszkę. Poczuła nagły przypływ współczucia. Czy bardzo jesteś przeciwna tej uroczystości? spytała dotykając pomarszczonej dłoni. Skaber ma rację. Nie jestem gubernatorem wyspy. Nie mam też mocy, która podtrzymywała mnie do tej pory. Jestem zwykłą, starą kobietą. Teraz ciebie będą słuchać. Przecież ja nic nie wiem, nie znam Waszych reguł, zwyczajów. To poznasz? Nella podniosła się ciężko. Pójdę już do siebie. Ale na nasz ślub przyjdziesz? Sorbita zastąpiła jej drogę i zajrzała w okolone z marszczkami niebieskie oczy. Proszę. Naturalnie, że przyjdę. Patrzyli jak wolnym, trochę niepewnym krokiem. Opuszcza pokój. Ona, wyszeptała przerażona Sorbita. Ona się zestarzała. Szklarka miała wrażenie, że koniuszki jej palców wibrują od niezwykłej energii. To ja odebrałam Nellie moc, pomyślała z poczuciem winy. Ale przecież tego nie chciałam. Nie chciałam być wybrana. Przerażała ją perspektywa kontaktowania się z obcymi. Przerażała. Przyjrzała się uczciwie swoim uczuciom. Na początku rzeczywiście był lęk, ale teraz pojawiła się dziwna tęsknota pragnienie, żeby ich zobaczyć. To jak? Mogę wzywać ludzi na ślub? rzuciła pytanie Sorbita. Dlaczego mnie pytasz? Szklarka się spłoszyła. Nie chcę tu rządzić. Nie traktuj mnie, jakbym była Nellą. No dalej, kochanie, nie wahaj się. Rozpocałował Sorbitę w czubek głowy. Jestem potwornie ciekaw, w jaki sposób przesyłacie sobie wiadomości. To nic skomplikowanego. Kobieta wzruszyła ramionami. Podeszła do ściany i odsunęła morelową draperię malowaną w herbaciane róże. Za zasłoną sterczał ze ściany srebrzysty rożek. Sorbita spojrzała za siebie, jakby oczekując, że ktoś ją powstrzyma. Wszyscy jednak wpatrywali się w nią z ciekawością. Dmuchnęła wróg dwanaście razy i z powrotem zaciągnęła zasłonę. To wszystko? zdziwiła się szklarka. Nie było nic słychać. Dźwięk rozlega się w każdym domu na wyspie i nie pytajcie mnie, jak to się dzieje. Jak myślisz, ile czasu potrzeba, żeby wszyscy się zeszli? spytał Skaber. Jakieś dwie do trzech godzin. Chciałabym w tym czasie zobaczyć herbatę szczęścia. Jak daleko jest stąd do Irindy Irena? Szklarka popatrzyła pytająco na skabera. Spokojnie. Zdążymy tam dojść i wrócić. Natomiast słowo zobaczyć, wtrącił się Ross, jest tu nieadekwatne. Powinnaś powiedzieć dotknąć. Szklarka potrząsnęła głową. Ciągle zapominam, że jest niewidzialna. Wyszli z domu sorbity i skaber miał wrażenie, że zanurzyli się w kotle pełnym ognia. Co za potworny żar! jęknął. Tak, rzeczywiście, przyznała nieobecnym głosem szklarka. Na niej upał nie robił wrażenia. Ze zachwytem rozglądała się na wszystkie strony. Cała dolina była jednym wielkim, kwitnącym ogrodem. Różowe kwiaty oleandrów. Zdawały się wprost świecić na tle ciemnozielonych lancetowatych liści. Niektóre domy, obrośnięte bogenwillami, wyglądały jak purpurowe pochodnie. I do tego te drzewka pomarańczowe, z kulami złocisto pomarańczowych owoców. I jeszcze jaskrawo niebieskie kielichy powojów. A tuż przy ziemi, kobierce drobniutkich kwiatów, których nazwy nie znała. Co za bogactwo. Miała ochotę rozłożyć szeroko ręce i tańczyć z radości. Powstrzymała się, bo obok niej szedł Skaber, spocony, milczący i spięty. Rozdział czwarty Cienista dolina, do której weszli, była oazą chłodu. Kamienny dom wyglądał swojsko i zapraszał, żeby w nim odpocząć. Szklarka od razu zrozumiała, dlaczego Skaber chciał, żeby zamieszkali obok Rena i Irindy. To miejsce przypominało mu rodzinne strony. Nie pozbawione było egzotycznego uroku Doliny Kai. Miło tutaj, zagadnęła pojednawczo. Wzrok jej padł na kwadratowe z upraw. O, widzę Irindę. Jest tam, przy tych niebieskich roślinkach. Co? Skaber aż przystanął. Co powiedziałaś? Że widzę Irindę. Przy niebieskich roślinkach? Tak, ale o co ci chodzi? Dlaczego biegniemy? Skaber ciągnął ją za rękę i pędził w kierunku plantacji. Irindo! Irindo! wrzeszczał na cały głos. Zwabiony okrzykami pojawił się również Heren. Co się stało? spytał z niepokojem. Szklarka! wydeszał skaber. Szklarka widzi herbatę szczęścia! Och! Irinda przyłożyła dłonie do policzków. Więc to jest herbata szczęścia? Szklarka przykucnęła przy poletku obsadzonym roślinami, których nikt poza nią nie widział. Wzruszona dotknęła opuszkami palców błochaty niebieski liść. Tea felicitatis, wyszeptała. Teraz wiedziałabym już, jak cię namalować. Ren! Ren, czy ty to widzisz? Spytała zdławionym głosem Irinda. Tak, kochanie, tak, widzę. Szklarka obejrzała się na nich. Oboje płakali. Skaber wyglądał na wstrząśniętego. Co wam się stało? Teo, dzięki tobie herbata szczęścia stała się widzialna. Skaber roześmiał się z całego serca. Stało się to w momencie, kiedy jej dotknęłaś. Nie rozumiesz? My też ją widzimy. Łódka. Ren ocknął się z zauroczenia. Natychmiast robimy próbę. Irindo bierze roślinę i płyniemy. O co chodzi? Szklarka ze zdziwieniem odprowadzała wzrokiem znikającą za skałami parę. Sprawdzają, czy teraz herbata szczęścia przetrwa poza wyspą. Jeśli tak, Teo, jeśli tak, to możemy wracać do domu. Wszyscy mogą. Patrzył na nią wzruszone. Królowa wyspy Nut. Jego Tea. Możemy wracać do domu. Szklarka wcale nie była pewna, czy tego chce. Wyspa Nút jest taka piękna. Tyle rzeczy do oglądania, do malowania. I ta wolność. Świat bez instruktorek. A do tego tajemnicze pociągające korredo. Nie chciała stąd odpływać. Jeszcze nie teraz. Chodź, pokażę ci dom Rena i Irindy powiedział Skaber. Odpoczniemy sobie w środku. Trochę to potrwa, zanim wrócą. Po drodze zerwał wysoką łodygę herbaty szczęścia, obsypaną purpurowymi kwiatami i przyglądał się jej z niedowierzaniem. Ciągle nie mógł się oswoić z tym, co się stało. I to dzięki jego żonie. Kiedy znaleźli się we wnętrzu, szklarka od razu opadła na zarzuconą poduszkami sofę. Bardzo tu przytulnie, westchnęła. I tak, swojsko z tym kominkiem. Musieli bardzo tęsknić za domem. Skaber wyczuł jakąś sztuczność w jej głosie, jakby myślami błądziła gdzieś daleko. Usiadł obok i objął jej szczupłe ramiona. Dokonałaś dziś wielkiej rzeczy. Hm, tak, chyba tak, odpowiedziała wymijająco. Irinda i Ren pracowali nad tym przez wiele lat, a ty jednym dotknięciem Niespodziewanie usłyszeli kroki na schodach wiodących na pięterko. Ktoś schodził z góry. Ach, to wy! zawołał Cecil, przechylając się przez balustradę. A ja właśnie przeglądałem dokumentację dotyczącą kolejnych krzyżówek herbaty. Ren to bardzo skrupulatny człowiek. Wszystko ma pozapisywane. Że też na co dzień nie pracuje z takimi ludźmi? A co ty tam trzymasz w ręku, Skaber? Takiej rośliny jeszcze nie widziałem. Skaber podał mu pęd herbaty szczęścia. Dotknij, a będziesz wiedział. Cecil przesunął między palcami włochaty liść. Herbata szczęścia? Patrzył na nich z niebotycznym zdumieniem. Skąd ją macie? Opowiedzieli mu. Ależ to niesamowite, niezwykłe. Muszę to zobaczyć muszę obejrzeć plantację. Biegał tam i z powrotem. Nagle zatrzymał się w pół ruchu i z głębokim szacunkiem ukłonił się przed szklarką. Ros miał rację. Jesteś królową wyspy Nut. Wybiegł na zewnątrz. Skaber poszedł do kuchni i znalazł tam dzban jakiegoś napoju. Nalał go do szklanki i zaniósł szklarce. Siedzieli obok siebie w milczeniu. Teraz musimy czekać, powiedziała po dłuższej chwili szklarka. Nie będziemy szukać domu, nie będziemy zaprzyjaźniać się z wyspą, bo być może zaraz trzeba ją będzie opuścić. A tobie jest tu dobrze. Głos Skabera był ledwie słyszalny. Może wolałabyś się zostać? Zastanowiła się. Nie wiem. Na początku było mi przykro, że mamy stąd odjechać, że nie zdążę się nasycić tym pięknym kolorami i słońcem, ale teraz czuję coraz większy niepokój. Jakby coś strasznego miało się stać lada chwila. Wstrząsnęła się. Skaber przysunął się do niej, oparła głowę na jego ramieniu. Poczuła wielkie znużenie. Nie rozumiała, co się z nią dzieje. Najpierw radość, rozpierająca ją energia, a teraz ten lęk. Skąd? Dlaczego? Przymknęła oczy i zaczęła przysypiać. To nie był głęboki sen. Zakłócał go głuchy niepokój, który powiększał się z minuty na minutę. Obudziły ją podniecone głosy, dobiegające z zewnątrz. Wrócili. Powiedział podniecony skaber. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że cały ten czas wyczekiwał w napięciu na wieście od Rena i Irindy. Nie musiał pytać o wynik. Irinda wbiegła z rozwianym włosem i rzuciła się szklarce na szyję. Udało się, Teo! Udało się! Możemy wracać! Wypłynęliśmy dalej niż zazwyczaj, opowiadał tymczasem podniecony Ren. Moglibyśmy tak płynąć i płynąć. Irinda cały czas czuła się świetnie, żadnej słabości, żadnego omdlewania. A herbata szczęścia? Sami zobaczcie. Podniósł nad głowę doniczkę z rośliną o niebieskich liściach. Musimy natychmiast wszystkich zawiadomić, powiedziała gorączkowo Irinda, chłodząc sobie dłońmi rozpalone policzki. Możemy to ogłosić na ślubie rosa i sorbity, roześmiał się skaber. Jakim ślubie? zdziwił się ren. Nie otrzymaliście wiadomości? Zaniepokoiła się szklarka. Sorbita dmuchała w taki śmieszny rożek i powiedziała, że będzie go słychać we wszystkich domach. Byliśmy w tym czasie na zewnątrz. Irinda zwróciła głowę w kierunku Sesila, który też przybiegł z plantacji, jak tylko zobaczył, że wracają z nadmorza. Ty powinieneś coś słyszeć. Przeglądałeś w tym czasie notatki Rena. Coś buczało. Sarotyn wzruszył ramionami. Nie przypuszczałem, że to ważne. Właściwie powinniśmy już iść, stwierdził Skaber. Uroczystość zacznie się lada moment. No to biegnę się umyć i przebrać. Irinda pokazała ubrudzone ziemią ręce. Zakręciła się radośnie w kółko, smoknęła rana w policzek i pobiegła po schodach na górę. Prawie nie wierzę w to, co się stało, zawołała, przechylając się przez balustradę. Wkrótce cała piątka maszerowała raźnym krokiem w kierunku Doliny Kai. Cecil piastował w objęciach donice z herbatą szczęścia. Miał to być prezent ślubny dla nowożeńców. Na ramieniu niósł swoją wypchaną torbę, z którą – ślub, nie ślub – nie miał zamiaru się rozstawać. Rozpierała ich radość. Co chwila ktoś wybuchał śmiechem. Zupełnie bez powodu. Szklarka widziała, jak jej towarzyszy rozsadza euforia i martwił ją własny stan ducha. Wciąż czuła narastający niepokój. Szła ze ściśniętym gardłem i ciężarem w żołądku. Momentami miała wrażenie, że ziemia drży pod jej stopami. W pewnej chwili aż przystanęła, chwytając skabera za ramię. — Czujesz? — Co? — popatrzył na nią zdziwiony. — Wydawało mi się, że ziemia się trzęsie. — Pewnie jesteś zmęczona. — Mhm. Wcale nie była zmęczona. Była przerażona. Kiedy wyszli na przełęcz, zobaczyli mieszkańców wyspy schodzących pojedynczo lub małymi grupkami w dolinę. W większości były to kobiety, ubrane w przepiękne haftowane suknie i przystrojone rzucającymi błyski klejnotami. Szły w milczeniu i gromadziły się pod domem sorbity. Witały się ze sobą lekkim skinieniem głowy. Mieniące się kolorami stroje miały w sobie więcej życia niż pozbawione wyrazu twarzy ich właścicielek. Skaber pomyślał, że gdyby to były zwyczajne kobiety, zaraz rozpoczęłyby się pogaduszki i rozpytywania o co w tym wszystkim chodzi. Dawne wychowanki wyspy sierot zachowywały rezerwę, stały w wyczekującym milczeniu w cieniu drzew. Nie rozmawiały ze sobą. Niektóre rzucały zaciekawione spojrzenia w kierunku skabera i szklarki, ale żadna nie podeszła, żeby zawrzeć znajomość. Było tak, jakby za wszelką cenę chciały zachować dystans między sobą a pozostałymi mieszkańcami wyspy. Tylko dwa starsze małżeństwa wymieniały się po cichu uwagami. Dziwne są te kobiety, nie uważasz? Szepnął Skaber. Szklarka nie odpowiedziała. Przymknęła oczy i z niepokojem słuchiwała się w głuche dudnienie ziemi. Ross i Sorbita wyszli przed dom. Panna młoda wyglądała olśniewająco w srebrzystej sukni i srebrnym diademie na kruczo-czarnych włosach. Drodzy przyjaciele, Clyde z szerokim uśmiechem rozejrzał się po twarzach gości i trochę speszył go widok obojętnych spojrzeń. Odnalazł wzrokiem przyjaciół i kontynuował przemówienie, zwracając się już tylko do nich. Chcę w waszej obecności pojąć za żonę tę oto piękną kobietę, która stoi u mojego boku. Ponieważ nie macie tu własnych formuł, dotyczących zawierania związków małżeńskich, postanowiłem zdać się na własną pomysłowość oraz intuicję i zapoczątkować nową tradycję. Sorbito, czy zgodzisz się wziąć mnie za męża na całe życie? Tak, Sorbita uśmiechnęła się. Ja także oświadczam uroczyście przed całą społecznością Wyspy Nut, że pragnę cię wziąć za żonę i kochać do końca życia. Wyjął z kieszeni małe pudełeczko. Przywiozłem obrączki, oświadczył, żeby wszystko było jak należy. Ależ on jest szybki, powiedział półgłosem z kaber. Tutejsze damy wydają się nieco zbite z tropu, szepnął Cecil. Rzeczywiście, na dotychczas pozbawionych wyrazu twarzach zaczynały się rysować jakieś emocje. Zgromadzone kobiety patrzyły na młodą parę z niedowierzaniem i niepokojem, może nawet z zazdrością. Nie było żadnych radosnych okrzyków i owacji. Wychowanki ani dwerdy, pomyślała szklarka, nieufne, zamknięte w sobie i odizolowane. Cecil zaczął bić brawo. Dołączyli się do niego Ren i Rinda szklarka i Skaber. Po chwili zabrzmiały słabe, grzeczne oklaski pozostałych. Czy tylko po to wezwano nas tutaj? spytała ostrym głosem wysoka, chuda kobieta o przetykanych siwizną włosach związanych w gruby węzeł na karku. Ross już otwierał usta, żeby odpowiedzieć, ale ubiegł go Cecil. Nie, nie tylko. zawołał, przepychając się do przodu z donicą w objęciach. Stanął obok Klajta. Oto herbatę szczęścia! zawołał, podnosząc roślinę wysoko w górę. Dzięki niej możecie wszyscy opuścić wyspę i żyć w normalnym świecie bez strachu przed instruktorkami. Ren z Irindą to sprawdzili. To nasz prezent ślubny. Zapadła głucha cisza. Wszyscy, jak zahipnotyzowani, wpatrywali się w Cecila, który wcisnął donicę w ręce zdumionego rosa. Szklarka miała wrażenie, że za chwilę zemdleje. Ziemia drżała coraz mocniej, a w uszach narastał jej głuchy pomruk. Poszukała wzrokiem Nelly. Staruszka oparta na lasce stała w cieniu figowca. Oparta na lasce. A jeszcze wczoraj poruszała się jak młoda dziewczyna. Kobieta podniosła głowę i ich spojrzenia się spotkały. Szklarka zrozumiała w jednej chwili, że Nella też czuje to dziwne drżenie ziemi. Staruszka ruszyła powoli w kierunku młodej pary. Niewielki tłum rozstępował się przed nią z szacunkiem. Mieszkanki wyspy patrzyły z przerażeniem, jak ta, zawsze energiczna, wybranka Corredo posuwa się teraz do przodu z wielkim trudem. Dotarwszy na miejsce, Nella zwróciła się twarzą do zaproszonych gości. Cieszę się, musnęła dłonią herbacianek krzew, że macie możliwość opuścić wyspę. Róbcie to jednak szybko, bo coś mi mówi, że Corredo nie pozostanie obojętne wobec przemiany, jaka się dokonała. Wyspa Skoro przestała już być potrzebna, zostanie nam odebrana. Śpieszcie się więc. A co z tobą? Zawołała jedna z kobiet. Chcę tu zostać, do końca. No to się pakujemy, powiedział spokojnie Roz. Nie ma czasu na żadne pakowanie, krzyknęła rozpaczliwie szklarka. Czy nie czujecie, że ziemia się trzęsie? Coś się dzieje z wyspą. Musimy ruszać natychmiast, inaczej za chwilę zginiemy. A kim ty w ogóle jesteś? spytała niska kobieta o skośnych oczach. Jestem szklarka, to znaczy. Odetchnęła głęboko. Jestem Tea Felicitatis. Oczy Nelly rozszerzyły się ze zdumienia, a usta drgnęły, jakby chciała coś powiedzieć. W tym momencie wszyscy usłyszeli odległy grzmot. Niebo pociemniało. Mieszkańcy wyspy z niedowierzaniem patrzyli na gromadzące się chmury. Po raz pierwszy, odkąd tu jestem, zanosi się na deszcz, powiedział ze zdziwieniem Ren. Na wyspie nut nigdy nie pada, odezwała się sucho jedna ze starszych kobiet. Znów zagrzmiało. Ziemia się zatrzęsła i teraz wszyscy to poczuli. Natychmiast uciekajcie! krzyknęła rozkazująco Nella. Ale dokąd? Tubylcy spoglądali po sobie bezradnie. — Do zatoki okrętu! Ren przyjął dowodzenie i chwyciwszy żonę za rękę, zaczął biec. Wszyscy ruszyli za nim. Trzeba przyznać wyspiarzom, że nie wpadli w panikę. Kobiety posuwały się szybko, ciche i zdyscyplinowane. — Teo, na co czekasz? Skaber szarpnął ją za ramię. Szklarka obejrzała się do tyłu. — Nello. Staruszka wsparła się mocniej na lasce. Tea felicitatis więc to prawda była taka przepowiednia że kiedyś zjawi się ktoś kto położy kres panowaniu instruktorek nie wiedziałam że to będziesz ty szklarko westchnęła głęboko idźcie już zostało niewiele czasu odwróciła się i wolnym krokiem zaczęła iść w stronę swojego domu nie możemy jej tak zostawić jęknęła szklarka musimy zobaczyć co się dzieje Niebo nabierało odcienia głębokiego fioletu, a grzmoty przybierały na sile. Ziemia drgała tak, że co chwila tracili równowagę i upadali na ścieżkę. Zaczęli pędzić w kierunku skalnego przesmyku, za którym znikł ren. Dokąd biegniemy? wytyczała szklarka. Nie wiem. Ren mówił, że do jakiejś zatoki. Przemieszczali się pomiędzy skałami, gdzie ostre kamienie spadały na ścieżkę. Niektóre, na szczęście te mniejsze, trafiały także w nich. Z mrożącym krew w żyłach z krzykotem przeleciało nad ich głowami jakieś ptaszysko. W powietrzu rozlegało się głuche, szarpiące nerwy dudnienie. Pod ich nogami rozwarła się nagle szczelina. Skacz! Skaber mocniej chwycił żonę za rękę. Nie mogę, wszystko mnie boli, rozpłakała się. Czuję, jakby mi ktoś ciało rozrywał na kawałeczki. Ale skoczyła. Czubek buta zahaczył o krawędź rozpadliny i szklarka upadła, raniąc sobie przy tym kolana do krwi. Skaber ostrożnie pomógł jej wstać. Jakiś ostry kamień przeleciał mu koło głowy i uderzył go w ramię. Syknął z bólu. Tea zwróciła na niego przerażone oczy. Jeszcze trochę kochanie, oprzyj się na mnie. Nie wiedział, jak daleko jest cel, ale musiał jakoś pokrzepić szklarkę, która słaniała się na nogach. Grat drobnych kamyków sypał im się na głowy. Skalne wierzchołki przechylały się nad nimi, i skaber starał się odsunąć od siebie myśl, co będzie, gdy któryś z nich zwali się na ścieżkę. Co kilka metrów droga gwałtownie skręcała. Mieli wrażenie, że znajdują się w jakimś skalnym labiryncie. Nagle zerwał się porywisty wicher i zaczął wyrywać skorzeniami drzewa porastające z bocza tej krętej doliny. Parę razy w ostatnim momencie uniknęli uderzenia spadającej gałęzi. Skłębione wiązki traw wirowały w powietrzu, podrywane wściekłymi podmuchami. Od wejścia do przesmyku minęło już ponad pół godziny i Skaber zaczął się obawiać, że zabłądzili, ale za kolejnym zakrętem zupełnie niespodziewanie odsłoniła się przed nimi otwarta przestrzeń oceanu. Jasne słońce odbijało się od powierzchni fal, fioletowy mrok nie obejmował morza. Mała szalupa obsługiwana przez Rosa i Rena dopływała właśnie do brzegu, żeby zabrać ostatnią garstkę uciekinierów, na staroświecko wyglądający statek, kołyszący się na wodzie kilkaset metrów od brzegu. Skaber i szklarka wsiedli na końcu. Dobrze, że jesteście, ucieszył się Ross. Martwiłem się, co się z wami dzieje. Nella została, powiedziała szklarka, szczękając zębami. Kiedy tylko odbili od brzegu, wyspą wstrząsnął huk. To skały otaczające przesmyk, którym przed chwilą szli zwaliły się na siebie. Mężczyźni wiosłowali jak szaleni, byle dalej od szarpanego podziemnymi dreszczami lądu. Po sznurowej drabince wspięli się na statek i tak jak wszyscy pozostali, stanęli przy burcie, wpatrując się w spowitą, fioletową chmurą wyspę nut. Wierzchołki gór drżały i przemieszczały się jak żywe stworzenia, żeby za chwilę zapaść się w dolinę, wzbudzając wysokie fontanny pyłu. Szklarka drżała, Całe jej ciało przenikały ostre igły bólu. Każdy wstrząs, który targał wyspą, odzywał się echem w jej wnętrzu. Miała wrażenie, że to ona jest rozszarpywanym lądem. Odeszła od burty i usiadła skulona na pokładzie. Objęła rękoma kolana i zacisnęła zęby, żeby nie krzyczeć. Znowu huk i kolejny spazm bólu. Pomyślała o Nelly. Czy wiedziała, że czeka ją śmierć? Czy liczyła na to, że obce ocalą jej życie? Zdała sobie nagle sprawę, że ktoś się w nią wpatruje. Szare, spokojne oczy, których spojrzenie przenikało do jej wnętrza. Ból ustał. Przestała też widzieć i słyszeć cokolwiek z tego, co działo się wokół. Znalazła się poza czasem i przestrzenią. Przed oczami wybuchła jej fontanna szalonych barw, które zaczęły się układać w kalejdoskop szybko po sobie następujących obrazów. Fantastyczne ogrody, zielone doliny, jaśniejące blaskiem pałace z kryształu i złota, unoszące się w powietrzu istoty podobne do aniołów. To było Corredo. Jakie piękne. Jej serce wyrywało się tam, ale wszystko znowu przysłoniły szare, spokojne oczy, które miały identyczny odcień jak oczy instruktorek. Powieki istoty z korredo przymknęły się, i szklarka upadła na pokład. W pierwszej chwili nikt tego nie zauważył, bo wszyscy z zapartym tchem obserwowali niezwykłe widowisko, jakie rozgrywało się przed ich oczami. Niebo rozdzieliło się na pół i cała wyspa znikła, wessana w szczelinę, z której buchały jaskrawo zielone płomienie. Zdumiewające, nieprawdopodobne wręcz było to, że wokół nich morze było spokojne. Żadna większa fala nie zakołysała statkiem. Irindo Tea zemdlała zawołał Skaber, pochylając się nad żoną. Kobieta podbiegła i ukucnęła obok leżącej szklarki. Musimy ją przenieść w cień powiedziała. Ross odciągnął Rena na bok.-Jesteś pewien, że to pudło jest zdatne do pływania? Rozdział piąty Coś się działo. Hamomilla była tego pewna, choć na pozór życie na wyspie toczyło się według ustalonej od wieków rutyny. Dzieci budziły się na dźwięk Gongu, posiłki podawano o tych samych porach, lekcje odbywały się według harmonogramu. A jednak to w instruktorkach zaszła zmiana. Bardziej pospieszne ruchy, szybka wymiana spojrzeń, nagłe zamyślenia. Gdyby tak dobrze nie znała tych kobiet, sądziłaby, że trawi jej jakiś tajemny niepokój. Ale czegoż miałyby się bać? Co im zagrażało? Cokolwiek to było, miała nadzieję, że nie dotyczy dzieci. Odprowadziła wzrokiem ostatnią grupę udającą się na poranne zajęcia. Chwila wolnego. Wahała się przez moment, czy zostać w domu i posiedzieć spokojnie, popijając herbatę, czy też wybrać się na krótki spacer nad morze. Mimo chłodnego dnia, zdecydowała się na to drugie. Morze było niespokojne. Kolejne fale z głośnym rykiem rozbijały się o skały. Wąska plaża u stóp klifu była prawie zupełnie zalana wodą. Hamomilla wystawiła twarz na podmuchy wiatru. Jej myśli mimowolnie powędrowały ku szklarce. Gdzie teraz jest? Ostatnia informacja od niej była zaskakująca, że wychodzi za mąż za skabera seduna i wyjeżdża z nim na wyspę Nut, bo tam nie dosięgną jej instruktorki. Co to za miejsce ta wyspa nut? Chciała czegoś się o niej dowiedzieć i spytała pannę Grim, czy nie ma w bibliotece jakiejś książki na ten temat. Bibliotekarka uśmiechnęła się ironicznie i oświadczyła, że instruktorki nigdy by nie pozwoliły, żeby cokolwiek dotyczącego tej wyspy znajdowało się na ich terytorium. Na pytanie dlaczego panna Grim wzruszyła ramionami. Mogło to znaczyć zarówno, że nie wie, jak i że nie chce powiedzieć. Zimno. Chyba dość nałykała się świeżego powietrza. Zaczęła iść wzdłuż krawędzi klifu i nagle zauważyła na dole jakąś drobną figurkę stojącą po kolana w wodzie. Wytężyła wzrok. Niemożliwe, żeby to była któraś z dziewczynek. Serce zabiło jej z niepokoju. Pobiegła w kierunku wąskiej ścieżynki, którą można było zejść na plażę. W myślach robiła przegląd swoich podopiecznych i przekonywała samą siebie, że to nie może być żadna z nich. To rozsądne dzieci. Po pierwsze, nie mają zwyczaju uciekać z lekcji, a po drugie, tylko ktoś szalony mógł stać po kolana w lodowatej wodzie. Szalony, już wiedziała, kto to jest. Kiedy znalazła się w końcu na plaży, przekonała się, że odgadła prawidłowo. Stara agda, przemoczona do suchej nitki, kiwała się w przód i w tył, nie zwracając uwagi na oblewające ją fale. Hamomilla zrzuciła buty, podwinęła spódnicę i weszła do lodowatej wody. Gruby materiał ubrania po kilku mokrych chluśnięciach nasiąknął wodą i krępował ruchy. Z trudem dobrnęła do staruszki. Chodź do domu, Agdo! zawołała, przekrzykując wiatr. Staruszka spojrzała na nią. Jej bezzębne usta wykrzywione były w groteskowym uśmiechu. Chodź, zamarzniesz tu i się rozchorujesz! Objęła ją w pół i próbowała wyciągnąć z wody Kobieta na pierwszy rzut oka krucha i drobna jak dziecko Nie dała się ruszyć z miejsca Uśmiechnęła się tylko jeszcze szerzej, jakby triumfująco Hamomilla była zupełnie bezradna Wyglądało na to, że obłąkana Postanowiła coś w swoim chorym umyśle I nie pozwoli nikomu popsuć swoich planów Czy chciała się zabić? A może wymyśliła sobie, że idąc po falach Opuści wyspę raz na zawsze. Dlaczego akurat dziś? W tym momencie, między chmurami pojawił się niebieski prześwit. Jasne promienie słońca oświetliły szarpiące się kobiety. Agda wydała z siebie przejmujący okrzyk, schyliła się i prysnęła wodą prosto w chamomille. Krople zawisły w powietrzu kilka centymetrów od jej twarzy, powoli, jakby poruszane niewidzialną siłą, ułożyły się w tęczowy napis. To była tylko krótka chwila. Chmury znów przysłoniły słońce i słona woda dostała się hamomili do oczu. Zapiekło. Po omacku zaczęła szukać chusteczki. Kiedy w końcu udało jej się wytrzeć twarz, zdała sobie sprawę, że Agda znikła. Na powierzchni fal, tuż przy skałach, unosiła się tylko jej buro zielona chusta. — Agdo! Ryk wichru zagłuszył jej okrzyk. Wiedziała, że woła na próżno. Przemoczona wydostała się na brzeg i drżąc z chłodu weszła na klif. Oglądała się co chwila za siebie, chociaż zdawała sobie sprawę, że nikogo nie zobaczy. Dopiero teraz zaczęły się jej tłoczyć w głowie pytania, które powinna zadać sobie dużo wcześniej. Kim tak naprawdę była Agda? Skąd się wzięła? Dlaczego instruktorki trzymały ją na wyspie? One, które pogardzały wszelką ludzką ułomnością. Już w domu, otulona ciepłym kocem z kubkiem gorącej herbaty grzejącej dłonie, wróciła myślą do tego, co przez mgnienie oka zobaczyła dzisiejszego poranka. To na pewno nie była halucynacja. Tęczowe krople, którymi prysnęła jej w twarz Agda, ułożyły się w imię Thea Felicitatis. I te same słowa wykrzyczała staruszka, zanim odeszła na zawsze. Dziwne, że Hamomilla tak dobrze je usłyszała, mimo ryku fal. Rozdział szósty. Statek miał chyba ze sto lat i należało się dziwić, że jeszcze unosi się na wodzie. Nigdy nie konserwowany popadł w ruinę. Drewno we wielu miejscach zbutwiało, liny rozpadały się w rękach. Ros obchodził wszystkie zakamarki z coraz posępniejszą miną. Był jedyną osobą mającą doświadczenie żeglarskie. Nie dopłyniemy daleko. Zwierzył się chodzącemu za nim krok w krok Renowi. Kadłub przecieka w wielu miejscach. Liny i żagle nie nadają się do użytku. Doceniam zapobiegliwość budowniczych okrętu, ale. Z troską patrzył na zgromadzonych na pokładzie byłych mieszkańców wyspy nut. Wszyscy zachowywali godny podziwu spokój. Jedni stali przy burtach i wpatrywali się w błękitne fale oceanu, inni zwiedzali statek. Starsze osoby siadły w cieniu i rozmawiały półgłosem. Coś jednak musimy zrobić, gorączkował się Ren. Dobrze by było, żeby ktoś zaopiekował się tymi ludźmi. Może ty? Trzeba im dać coś do roboty, zanim zaczną pytać, dlaczego nie stawiamy żagli i nie odpływamy. Niech przeszukają statek i wyniosą na pokład wszystko to, co wyda im się użyteczne: kawałki lin, tkaniny, narzędzia, deski, beczułki. Część tego może posłużyć do uszczelnienia kadłuba. Ren skinął głową ze zrozumieniem. Od razu podszedł do najbliższej grupki kobiet i zaczął im przekazywać polecenia rosa. Ubrane w absurdalnie wymyślne stroje wyspiarki, okazały się osobami rozsądnymi i zdyscyplinowanymi. Skaber patrzył z daleka, jak sprawnie rozchodzą się po całym statku. Żadna nie szlochała, nie histeryzowała, nie użalała się nad stratą domu i wszystkiego, co posiadała. Żadna z nich jak na razie nie wysuwała oskarżeń w kierunku grupki przybyszów, że zburzywszy spokojną egzystencję wyspy, przywiedli ich na ten statek, który miał wszelkie szanse stać się pływającym grobem. Tea nie odzyskiwała przytomności. Irinda była bezradna bez swoich ziół i roztworów leczniczych, które zostawiła na wyspie. Strapiona stanęła przed Cecilem. — Muszę spróbować poleczyć szklarkę herbatą szczęścia — powiedziała przygnębiona. — A żal mi każdego listka. Mamy tylko jeden egzemplarz rośliny. Co zrobimy, jak zacznie więtnąć? Czy uda nam się wyhodować nasiona? Jeśli te wszystkie kobiety zaczną nam nagle umierać... Rzeczywiście mamy tylko jedną sadzonkę, powiedział poważnie Cecil, po czym uśmiechnął się szeroko i poklepał się po wypchanej torbie, którą cały czas miał przewieszoną przez ramię oraz całą masę nasion. Pozwoliłem sobie nieco zaczerpnąć z waszych zasobów. Skąd wiedziałeś, że to wszystko tak się zakończy? Byłem przekonany, że tak radykalna zmiana właściwości herbaty szczęścia może pociągnąć za sobą konsekwencje rangi małej klęski żywiołowej. Jak widać, nie myliłem się. Irinda popatrzyła na niego z takim podziwem, że aż się zaczerwienił z zakłopotania. Teo, spróbuj to przełknąć. No, spróbuj! Irinda przytykała do warg nieprzytomnej szklarki zmięty skrawek błękitnego liścia. Trzeba otworzyć jej usta siłą, odezwał się nieoczekiwanie czyjś szorstki głos. Tuż za Irindą stała siwiejąca kobieta o ostrych rysach. Jej suknia była sztywna od haftów przypominających starożytne gobeliny. A potrafisz to zrobić? Bez dalszych wyjaśnień kobieta pochyliła się nad szklarką. Z grabnym ruchem nacisnęła żuchwę nieprzytomne i sprawiła, że usta dziewczyny lekko się rozchyliły. Włóż szybko ten liść, krzyknęła do Irindy. Przypatrywały się tej leżała bez ruchu. Długie, ciemne rzęsy rzucały fiołkowe cienie na zapadnięte policzki. Wyglądała na bardzo wymizerowaną, jakby przeżycia ostatnich kilku godzin zupełnie ją wyniszczyły. Nawet nie przełknęła, wyszeptała z rozpaczą Irinda. Może herbata zadziała i tak, a może trzeba dać jej wody? Wody! Tak, wody. Ale o ile się orientuje, nie posiadamy nic do picia. Kobieta mówiła zupełnie beznamiętnym tonem. Ani, jeżeli mam być dokładna, nic do jedzenia. Nie pomyślałam o tym, wyszeptała przerażona Irinda. Dopiero teraz zrozumiała, w jak beznadziejnej sytuacji się znaleźli. Cóż z tego, że nareszcie mogą popłynąć w dal, mając herbatę szczęścia? Cóż z tego, że w końcu ziściło się pragnienie jej i rena? Corredo się mści i nie ma już dla nich ratunku. Nikt nie pomyślał, ale cóż, i tak żyłyśmy dużo dłużej niż nam to było przeznaczone. Zamilkły. Więc jednak przegraliśmy. Irinda Linda odszukała wzrokiem rena, który rozmawiał o czymś z Rosem. Czy już zdał sobie sprawę, że nie ma dla nich ratunku? Tego nikt nie wie. Starsza kobieta poklepała ją po ręce. Nigdy cię nie widziałam na wyspie. Jak masz na imię? Jestem Laora. Po Nelly byłam najstarsza z wyspiarek. Laora, powtórzyła z szacunkiem Irinda. Legendarna pejzażystka wyspy Sierot. Jej szkice służyły młodszym pokoleniom jako wzór kompozycji. Mówiło się o stylu Laory, wzgórzach Laory, nawet o zieleni Laory. Nie wiedziałaś, że mieszkam na wyspie Nut, bo osiedliłam się na odludziu i spotykałam się właściwie tylko z Nellą. Jak dziwnie pomyśleć, że Nella nie żyje! Irinda objęła rękami kolana i oparła na nich głowę. Czy naprawdę my też musimy umrzeć? Szklarka ciągle była nieprzytomna. Skaber miotał się po statku. To próbował pomagać klajtowi w sortowaniu gromadzonych na pokładzie rzeczy, to znów biegł zobaczyć, czy stan tej uległ jakiejś poprawie. Na jego widok Irina tylko potrząsała przecząco głową. Czuł w piersi coraz większy ciężar. Po co przywiózł szklarkę na tę przeklętą wyspę? Dlaczego usłuchał Nelly? Uch, dobrze wiedział dlaczego i zdawał sobie sprawę, że nikt nie mógł przewidzieć tego, co się stało. Jednak kiedy przyglądał się nieruchomej twarzy żony, dręczyły go straszne wyrzuty sumienia. Przypomniał sobie ostatnie chwile ucieczki z ogarniętego kataklizmem lądu i to, jak szklarka, płakała, że wszystko ją boli. Była wybrana przez Corredo. Czyżby miała zginąć razem z Wyspą Nót? Wczepił palce we włosy i jęknął. Fale odpowiedziały mu rytmicznymi, żałobnymi uderzeniami w kadłub okrętu. Słońce schowało się za horyzont i nad oceanem zapadła noc. Dwie naftowe lampy rzucały słabe światło na stos rupieci naznoszonych na polecenie Rosa. Wszystko to są mało przydatne śmieci. Zniechęcony Clyde kopnął zwój sparciałej liny. W dodatku brakuje nam wody i żywności. Możemy łowić ryby, powiedział bez trosko sesil. Botanik o dziwo najmniej z nich trzech przejmował się całą sytuacją. Uparcie wierzył, że niebawem natknął się na jakąś wyspę, która dostarczy im wody i owoców. Ros, słysząc te optymistyczne prognozy, tylko wzruszył ramionami. Podświadomie oczekiwał chwili, kiedy zaczną do niego dochodzić skargi, płacze i lamenty. I aż kulił się wewnętrznie na myśl, że będzie musiał stawić im czoła. Jak na razie było spokojnie. Kobiety poukładały się do snu na pokładzie, starając się przybrać jak najwygodniejsze pozycje. Nikt go nie niepokoił. Sorbita siedziała oparta o maszt i patrzyła na niego ze współczuciem. Prześpij się trochę, powiedziała miękko. Nie mogę, apatycznie patrzył na wschodzący księżyc. Jestem odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi. Za ciebie. Nie sądzę, spojrzała mu w oczy. Nikt nie oczekuje, że staniesz się naszym wybawcą. Sam sobie nałożyłeś ten ciężar. Ktoś musiał to zrobić. Sorbita pokręciła przecząco głową. Spójrz na nich wszystkich. Śpią. Są spokojni. Przyzwyczaili się do opieki Corredo i nadal na nią liczą. Ty też? skinęła twierdząco. Ależ to absurd. Wyspa Nut nie istnieje. "Obcy nie mogą się już z wami kontaktować i pomagać, nawet gdyby chcieli. W co wątpię? Sorbita westchnęła. Jak uważasz? Umościła sobie legowisko ze strzępów płótna żaglowego i zamknęła oczy. Ross patrzył z zazdrością na jej piękną twarz, emanującą spokojem. Niestety, nie podzielał optymizmu poślubionej przed kilkoma godzinami żony." Rozdział siódmy. Skaber siedział przy posłaniu szklarki. Irinda i stara kobieta zwana Laorą, podsypiały skulony opierając plecy o wysoką burtę. Niemal na równi ze Stanem Tej przygnębiała go apatia i bezradność Klajta. Przyzwyczaił się, że Ross potrafi znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji i jego obecny pesymizm był najlepszym wyznacznikiem tego, w jak trudnym położeniu się znaleźli. Tym statkiem rzeczywiście daleko nie dopłynął. Pogłaskał chłodny policzek żony. Była taka niezwykła, taka inna od wszystkich kobiet, które znał. Niechciana ukazała mu się twarz byłej narzeczonej. Zakłuło go wspomnienie tego, jak głupio dał się jej zwieść. Omal nie utracił wtedy szklarki. Zdał sobie nagle sprawę, że nawet gdyby przyszło mu tu umrzeć, to nie zamieniłby tych kilku miesięcy, które przeżył razem z Teą. Na długie i dostatnie życie u boku Peperii. Zaczynało świtać. Pasażerowie wstawali i rozcierali zesztywniałe od niewygodnej pozycji kończyny. W świetle poranka nędza statku znowu odkryła swoje przygnębiające oblicze. Bardzo dziwnie prezentowały się tu misternie haftowane stroje i migoczące drogimi kamieniami diademy uciekinierek z wyspy Nut. Irinda otworzyła oczy i jej wzrok od razu powędrował ku szklarce. Nic się nie zmieniło, poinformował ją ochrypłym głosem Skaber. Chciało mu się pić. W miarę jak słońce wznosiło się nad horyzontem, pragnienie stawało się coraz dokuczliwsze. Niebo pozbawione najmniejszej chmurki, lśniło bezlitosnym błękitem. Ta wyglądała tak spokojnie. Może lepiej niech pozostanie nieprzytomna. Przynajmniej oszczędzone jej będą męki głodu i pragnienia. W tym momencie od strony lewej burty dobiegły głośne okrzyki. Co się stało? zaniepokoiła się Irinda. Mam nadzieję, że nikt nie wpadł do morza. Zobaczyli statek, powiedziała szklarka, otwierając oczy. Poszukała nimi skabera i uśmiechnęła się z wysiłkiem. Och, Teo, jak to dobrze, że się obudziłaś! Chciał obsypać ją pocałunkami, ale bał się, że sprawi jej ból. Wydawała się taka krucha, więc tylko głaskał ją delikatnie po twarzy i po rękach. Zbierające pod powiekami łzy zamazywały obraz ukochanych rysów. Jaki statek? Laura wyprostowała się i próbowała coś dostrzec na powierzchni wody. Pewnie jej się śniło. Irinda machnęła ręką. Szklarka zwróciła wzrok na nieznaną jej osobę. To Roxilona. Statek, którym przypłynęliśmy na Wyspę Nut, wyjaśniła spokojnie. Musiałam go tu sprowadzić, inaczej wszyscy byśmy zginęli. Skaber poczuł nagły przypływ sił. Wstał tak gwałtownie, że aż zakręciło mu się w głowie. Wierzchem dłoni otarł oczy. Przeczesał wzrokiem przestrzeń oceanu i szeroki uśmiech wypłynął mu na twarz. Kochanie, uklęknął przy szklarce. Masz rację. To Roxilona. Pomógł jej się podnieść. Była tak słaba, że musiał ją wziąć na ręce. Jesteś lekka jak piórko zauważył ze zdziwieniem. Po tej pracy, którą dla nas wykonała, musi być kompletnie wycieńczona rzekła Laora. Pracy? nie zrozumiała Irinda. Kobieta uśmiechnęła się tajemniczo i nic nie odpowiedziała. Kiedy, posuwając się powoli, dotarli do burty, Część pasażerów była już w drodze na Roxilonę. Skaber pomógł szklarce zejść do drugiej szalupy. Ross ostatni opuszczał statek. Na jego twarzy malowała się olbrzymia ulga. Nie powiem, żebym czuł sentyment do tej pływającej trumny, burknął. Zapominasz, że ta trumna uratowała nam życie, odpowiedziała uszczypliwie Irinda. Do końca moich dni będę wdzięczna jej konstruktorom. Ciekawe, kim byli, rzucił Skaber. Nazywali się Cirtrixis i Sertrowings, jeśli ci to coś mówi, odpowiedział Ross. Takie imiona, czy też nazwiska znalazłem wyryte na specjalnej tabliczce w starówce. To korrediańskie imiona, odezwała się milcząca dotąd szklarka. Myślisz, że ten statek zbudował ktoś z Korredo? wykrzyknęła Irinda. Wątpię w to. Clyde pokręcił głową. Ten okręt jest zbyt prymitywny. Może nie chcieli dawać nam czegoś, co by zdradzało ich tajemnice, wysunął przypuszczenie Skaber. Przecież pamiętasz, jak zachowywała się Nella, gdy zobaczyła twoje szkice maszyn? W chwili, gdy szalupa dobijała do burty Roxylony, kapitan statku wychylił się do przodu i przyglądał się uważnie przybyszom. Drgnął, kiedy zobaczył szklarkę. Z nabożnym niemal szacunkiem pomógł jej wejść na pokład. Nie wiem, jak to pani zrobiła powiedział. Ale jak widać, udało się. Większość załogi zgromadziła się wokół słaniającej się na nogach szklarki. Mogę wiedzieć, o co chodzi? spytał Skaber, podtrzymując żonę i obrzucając z irytowanym spojrzeniem gapiących się na nią marynarzy. Zaraz po tym, jak znikła wyspa nut, zaczął kapitan, zobaczyliśmy panią szklarkę stojącą na wodzie i dającą nam znaki. Pierwszy dostrzegł ją sternik i pomyślał, że ma przywidzenia. A potem doszedł do wniosku, że to po prostu duch. Byliśmy przecież pewni, że wszyscy zginęliście. Rzekomy duch jednak ciągle dawał znaki, pokazywał na kierunek północno-wschodni, wyraźnie oczekując, żebyśmy tam płynęli. Sternik zawołał mnie, żebym zadecydował, co robimy. Obawiałem się jakiejś pułapki ze strony tego diabelskiego miejsca. Ale pańska żona patrzyła tak błagalnie, że w końcu zdecydowałem się jej ulec. Płynęliśmy całą noc, a pani szklarka szła przed nami po falach. O świcie, zobaczyliśmy wasz okręt. Corredo do znów pospieszyło nam z pomocą. Laora rzuciła znaczące spojrzenie w kierunku Iryndy. W głębi ducha cały czas w to wierzyłam. No i wracamy do domu. Skaber delikatnie uściskał szklarkę. To dobrze, posłała mu słaby uśmiech. Wyspa Nut była piękna, ale. nie nasza. Zobaczysz. Wersatis też jest pięknie. Wziął ją na ręce i ostrożnie poniósł w kierunku kajuty. Zakończenie. Farden Break zacumował przy przystani i wyskoczył na brzeg. Stanął przed kamiennym obeliskiem w kształcie odwróconej litery L. Z poprzecznego ramienia tej dziwacznej konstrukcji zwisał dzwon. W ciągu całego swego życia Brake ani razu go nie użył. Nie musiał jego ojciec i dziadek i wszystkie pokolenia przewoźników promu kursującego na wyspę Sierot żaden z nich nie miał powodu do alarmowania pani wyspy aż do tej chwili przełknął ślinę no już nie ma co zwlekać pociągnął za upleciony ze złotych włókien sznur trzy razy tak jak to było od wieków zapisane w księdze przewoźnika dźwięk dzwonu niósł się echem w nocnym powietrzu Przenikliwy, uporczywy i żałobny. Pojawiły się jak tylko przebrzmiał: pani Estrella, pani Anidwerda i pani Delena. Mów! rozkazała przełożona. Stało się nieszczęście, Wielmożne Panie. Jasne, nieruchomo wpatrujące się w niego oczy kobiet, budziły w nim przerażenie. Przestąpił z nogi na nogę. Czekały w milczeniu nieruchome jak posągi. Ta pani, co ją miałem zawieść na brzeg! Pani Tadea. Ona nie żyje. Nie poruszyły się. Ich nieruchome twarze nie wyrażały ani smutku, ani zaskoczenia. Jak to się stało? spytała Anitwerda. Dopływaliśmy już do brzegu i ona, to znaczy pani Tadea, stała na pogładzie i nagle. gwałtownie zaczerpnął powietrza. Nagle ona zrobiła się siwa. I bardzo stara, a potem. potem. nie mógł dokończyć, choć ciągle miał przed oczami ten przerażający widok. Rozsypała się w pył, dokończyła za niego Anitwerda. Dziękujemy ci. Możesz odpłynąć do domu. I nigdy już więcej tu nie wracaj. Zostałeś zwolniony. Dla twojego dobra, dodała sucho Delena. Stał z otwartymi ze zdumienia ustami. Skąd wiedziałeś, że ta cudzoziemka przekształciła się w mgnieniu oka w rozwiewaną przez wiatr garstkę prochu? Może lepiej, że już nigdy nie postawi nogi na tym brzegu. Po raz ostatni spojrzał na panie z wyspy i jego serce ścisnął lodowaty strach. Prawie biegiem ruszył w stronę promu. Drżącymi rękami odwiązał cumę i wskoczył na pokład. Nie był człowiekiem zbyt spostrzegawczym, ale nie trudno było zauważyć, że gładkie od wieków twarzy instruktorek pokryły się nagle siateczką drobnych zmarszczek. Dałby głowę, że jeszcze przed paroma minutami nie miały ani jednej. Zapach porannej kawy i gorących bułeczek, ukośny promień słońca, wpadający przez okno i rozświetlający zielone ściany saloniku. Skaber siedzący po przeciwnej stronie stołu i nakładający na talerzek porcję wiśniowego dżemu. Czemu tak mi się przypatrujesz, Theo? Jestem szczęśliwa, odpowiedziała zamyślona. Jest tak spokojnie. Wiem, że powinniśmy w końcu pojechać do twoich rodziców. Wiem, że należałoby zadbać o posiadłość w Versatis. Ale ten miesiąc, który spędziliśmy tutaj, był taki wyjątkowy. To szczególny czas, który się już nigdy nie powtórzy. Obawiałam się trochę, jak to będzie, gdy zamieszkamy w miejscu, które uważałam dotychczas za wyłącznie swoje, zastanawiałam się, czy to nie będzie trudne. A teraz jak myślisz? Cieszę się, że jesteś moim mężem, powiedziała po prostu. Dobrze mi z tobą i tutaj, i wszędzie. Usłyszeli pospieszny tupot na schodach. To Werka wracała z miasta. Panno Szklarko. Och, panno Szklarko, zaczęła wołać jak tylko wpadła do mieszkania. Wciąż tak ją nazywała. Nie mogła się przyzwyczaić ani do nowego imienia, ani do tego, że Tea nie jest już panną. Usłyszeli niecierpliwe pukanie do drzwi saloniku. Możesz wejść, Werko. Dziewczyna otworzyła drzwi czerwona i zdyszana. Co za nowina. Byłam na targu rybnym przy samym porcie i wszyscy tylko o tym mówili, jak to wyleciało w powietrze. Rybacy mówili, że o świcie zobaczyli błysk i wszystko wybuchło. A jak potem podpłynęli, pewnie myśleli, że po wodzie pływają jakieś skarby. To się okazało, że tam nie ma nic. Ani skraweńka lądu nawet. Ciągle nie wiemy, co wybuchło i zniknęło, zauważył spokojnie Skaber. Szklarka wiedziała. Jeszcze zanim werka ponownie otworzyła usta, ona już wiedziona jakimś przeczuciem zrozumiała, co się stało. No przecież wyspa sierot. A cóż by innego? Ludzie mówią, że to panie instruktorki same ją zniszczyły, bo się zaczęły starzeć. Skaber i Szklarka wymienili spojrzenia. Pomyśleli o setkach małych sadzonek, które Cecil pracowicie wyhodował podczas podróży i jak potem sadzili je w skrzynkach obok kwitnących pelargonii i na obrzeżach lasów i przy drogach. A one przyjmowały się bez kłopotu i rosły chyba nawet lepiej niż w rodzimej glebie. Zniszczyły wyspę. Koniec z instruktorkami, powiedziała szklarka z niedowierzaniem kręcąc głową. Świat został uwolniony od tych strasznych kobiet, ależ to nie do wiary. Miała ochotę skakać z radości. Od powrotu z wyspy Nut tliła się w niej mglista obawa, że lada moment Ani Dwerda wkroczy w jej życie, żeby na nowo nim zawładnąć. Ciekawe, czy pozostali znają już radosną nowinę, Ren i Irinda, Sorbita. Myśl o Sorbicie zmroziła ją. Od Tina! Radość prysła, a w jej miejsce wdarło się przerażenie. Teo, co ci jest? Spytał Skaber, widząc jej zmienioną twarz. Dzieci, szepnęła. Czy nie odesłały wcześniej jakichś dzieci na ląd? spytała z drżeniem. Dzieci? Werka pokręciła głową. Nic, nie wiem o żadnych dzieciach. Ostatnią osobą, która widziała poprzedniego wieczoru pani instruktorki, był stary przewoźnik Fartenbreak. Nie brał ze sobą żadnych osób. Mówił, że pani nie kazały mu już nigdy wracać. No i, poprawdzie, nie miałby do czego. Szklarka pomyślała o hamomilli, a potem o otinie i zagryzła wargi aż do krwi. Czy Sorbita już wie? Gdyby nie herbata szczęścia, te wszystkie dziewczynki mogłyby nadal żyć, poczuła obejmujące ją ramiona skabera. W mieszkaniu panowała grobowa cisza. Mijały godziny. Szklarka, pogrążona w cichej żałobie, siedziała skulona na sofie. Odmawiała przyjęcia jakiegokolwiek pocieszenia. Kiedy minął pierwszy szok, zaczęła się oskarżać, że to między innymi za jej przyczyną stało się nieszczęście. Żadne logiczne argumenty do niej nie trafiały, więc Skaber szybko ich zaprzestał i teraz trwał obok niej w milczeniu. Mógł jej ofiarować jedynie swoją obecność. Jakiś powóz zatrzymał się przed domem. Rozległ się dzwonek i werka pobiegła otworzyć. Proszę pani, państwo Clyde. Szklarka poderwała się gwałtownie. W drzwiach stał roz podtrzymując bladą jak ściana żonę. Sorbito ja wybacz, wszyscy sadziliśmy herbatę szczęścia. Sorbita postąpiła krok w jej stronę. Nie mam zamiaru cię oskarżać. Przyjechałam cię prosić. Namaluj portret mojej córeczki, tak jak ją zapamiętałaś. Usta zaczęły jej drżeć, i łzy, które wstrzymywała od chwili otrzymania tragicznej wiadomości, popłynęły wezbraną falą. Jeśli tylko będę potrafiła, obiecała rwącym się głosem szklarka. Czy możesz zrobić to teraz? Oczy Sorbity miały tak błagalny wyraz, że nie pozostało nic innego, jak tylko twierdząco skinąć głową. Gwar dochodzący z ulicy przypominał, że życie toczy się dalej. Jakieś dziecko o coś pytało, ktoś mu odpowiadał, czyjeś buty stukały o bruk. Znowu zadźwięczał dzwonek. – Panno Szklarko, mój Robi to pani – zaanonsowała Werka cała w rumieńcach. – Nie chciał wchodzić. Prosi, żeby pani zeszła na dół. – Robi. Co za moment sobie wybrał na odwiedziny? Powstrzymała się jednak od wyrażenia irytacji. Nie chciała urazić werki, która patrzyła w chłopaka jak w tęczę. Poczekajcie, za chwilę będę z powrotem zwróciła się do Sorbity i Rosa. Zeszła pospiesznie po schodach. Robi czekał na dole w sieni, jak zwykle trochę potargany, ale znacznie mniej chudy, odkąd werka regularnie podkarmiała go swoimi wypiekami. Robi? Już jestem. O co chodzi? Nie potrafiła opanować ostrego tonu. Wybacz, że cię niepokoi, ale jakaś kobieta ze zgrają dziewczynek zjawiła się dzisiaj rano nie wiadomo skąd w królewskiej bibliotece i mówi, że ciebie zna i żebym ją zaprowadził do twojego mieszkania. Wyobraź sobie, że ten stary dziwak Joselt wstawił się za nią i powiedział, że na pewno ją przyjmiesz. Szklarka przycisnęła dłoń do gwałtownie bijącego serca. Gdzie one są? Czekają na zewnątrz. Wybiegła z mrocznej sieni i na chwilę przystanęła, oślepiona słonecznym blaskiem. Zanim jej wzrok przyzwyczaił się do światła, zatonęła w czyimś mocnym uścisku. Hamomillo. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Myślałam, że zginęłaś, że instruktorki nie oszczędziły nikogo. Popatrzyła przez łzy na okrągłą, miłą twarz przyjaciółki. Jak wam się udało przeżyć? Ocalałyśmy dzięki Awenidom, kiedy zadźwięczał dzwony na przystani, przybiegła do mnie panna Grim. Kazała natychmiast pozbierać wszystkie dzieci i schronić się z nimi w bibliotece. Potem po prostu przeprowadziła nas do tego staruszka. Dzieci, szklarka popatrzyła ponad ramieniem hamomilli. Dziewczynki w różnym wieku rozglądały się wokół siebie i pożerały każdy szczegół ciekawym wzrokiem. Starsze wychowanki trzymały na rękach niemowlęta. Poszukała wzrokiem znajomej buzi, w której błyszczały żywo czarne oczy. Podeszła do dziewczynki i wzięła ją za rękę. Panna szklarka? Zapytał niedowierzająco radosny głosik. Chodź ze mną. Chciałabym, żebyś kogoś poznała. Kamomillo, wprowadź dzieci do środka. Mieszkamy na piętrze. Pchnęła drzwi do saloniku. Roz pierwszy zobaczył, kogo ze sobą przyprowadziła i oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia. Sorbito, wykrzyknął. Spójrz. Jego żona odwróciła się i jej wzrok padł prosto na dziewczynkę stojącą u boku szklarki. Otino, powiedziała ta Felicitatis, to jest twoja mama. W odległym zakątku Królewskiej Biblioteki Stary Jos Elt grzebał w stosie książek leżących niedbale w kącie. Grzebał i grzebał. Aż w końcu wyciągnął stary, zakurzony tom. Przetarł rękawem okładkę, na której zaleśniły złote litery tytułu. Czas wracać do domu, zwrócił się do stojącej obok panny Grim. Nasza misja skończona. Otworzył księgę. Panna Grim weszła pierwsza, a za nią starzec. Przez chwilę nic się nie działo, a potem. Jak poruszana niewidzialną ręką, księga sama się zamknęła i powoli zaczęła znikać. Gdyby ktoś był w tym czasie w owym odległym zakątku biblioteki, mógłby jeszcze przez chwilę widzieć złote litery układające się w napis Corredo. Dziękujemy za wysłuchanie książki Agnieszki Grzelak zatytułowanej Herbata Szczęścia i zapraszamy do wysłuchania kolejnych tomów z cyklu Blas Corredo. Czytała Anna Kert. Wydawca X-Audio. Nagranie na podstawie edycji książkowej Wydawnictwo w drodze. Poznań 2014. Prawa do tekstu Agnieszka Grzelak. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia. Zabronione.